Cześć, nazywam się Ania i to jest mój podcast o nazwie Przygotowania. Jak co tydzień, w piątki, ukazują się moje nowe odcinki. Jest to miejsce, w którym opowiadam o śmiesznych i zabawnych przygodach z mojego życia. A dzisiaj odcinek numer 9, który jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy zaprosiłam drugą osobę do rozmowy. Będzie to moja przyjaciółka, z którą porozmawiamy o wspólnych wojażach. W tej części będzie mowa o Stambule oraz Budapeszcie, a inne kraje omówimy za tydzień. Zapraszam Was do słuchania. Cześć Adelina. Cześć Ania. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać. Nagrywam pierwszy wywiad. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Cieszę się, że jesteś pierwszym gościem mojego podcastu. Ja też się jeszcze nie spodziewałam się takiego zaszczytu, szczerze mówiąc. Ale no, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Może na początku zacznijmy od tego, że powiesz kilka słów o sobie. No, już zrodziłam twoje imię, ale powiedz, nie wiem, czym się zajmujesz, co robiłaś wcześniej, co lubisz robić w wolnym czasie, jakie jest swoje hobby. Więc tak, jak już wiecie, jestem Adelina. Ania też mnie przedstawia tutaj jako Ada czasami. Pracuję we Wrocławiu teraz, ale i tak dalej mnie ciągnie do podróżowania, stąd się chyba nasza wspólna pasja zrodziła, podróżowanie, i tak zaczęła się nasza przygoda. Uwielbiam też języki obce, mogłabym powiedzieć, że jestem tak zwanym language nerd, kujonem językowym, nazwijmy to w ten sposób. A oprócz tego, no, mieszkam na swojej wiosce, uwielbiam spędzać czas uprawiając jakieś sporty, chodząc na spacery. Tak generalnie życie przeciętnego człowieka, powiedzmy. Bo właśnie, my teraz jesteśmy na wsi u Adeliny ze względu na koronawirusa. Ja też jestem u swoich rodziców na Dolnym Śląsku i miałam blisko i przyjechałam tutaj na weekend. Akurat pogoda była bardzo deszczowa i nie za dużo zwiedziłyśmy, ale i tak fajne spacery były, pozwiedzaliśmy też namysłów. No i dzięki właśnie tej pandemii też mamy czas, żeby spędzić ze sobą troszkę chwil, a 13 marca miałyśmy lecieć razem do Petersburga. Akurat kilka dni przed tym planowanym lotem Adelina postanowiła, że jednak coś ma złe przeczucia i nie poleci, i zmieniła swój bilet na późniejszą datę. Ja czekałam do czwartku, jakby do 12 marca, no i jednak stwierdziłam, że też nie polecę. I na całe szczęście, że podjęłyśmy taką decyzję, bo potem 13 marca, jakbyśmy były w Sankt Petersburgu, okazałoby się, że granice zostały zamknięte. I byśmy miały problem, żeby powrócić. Ale teraz po prostu te chwile sobie odbiłyśmy. Teraz i zobaczymy, może jeszcze niedługo gdzieś wspólnie pojedziemy. Ale jak usłyszycie potem, udało nam się w kilka miejsc razem pojechać i o tym chciałybyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć. Ale jeszcze, jak już Adelina powiedziała kilka słów o sobie, chciałabym, aby opowiedziała nam, jak my się we dwie poznałyśmy. To tak. Pamiętam Anię z naszych studiów. Studiowałyśmy razem stosunki międzynarodowe. To była taka dziewczyna o ognistych, krótkich włosach. Wydawała mi się taka bardzo przebojowa i też miała swoją grupę znajomych, więc jakoś tak na początku jakoś, no nie wiem, nie znałyśmy się, bo w sumie trzeba wspomnieć, że u nas na roku było ponad 80 osób, więc kojarzyło się ludzi, ale jakby nie dało się z wszystkimi trzymać, z wszystkimi się spotykać. I jakby każda z nas chyba miała na początku inną grupkę znajomych. Ale potem coś się stało i... Dokładnie. Miałam znajomego, który chciał pojechać na Erasmusa. Właściwie to nie był Erasmus, tylko z Ameryki Południowej. Taki program na zasadzie Erasmusa do Magdeburga. A wiedziałam, że Ania właśnie była na Erasmusie w Magdeburgu, więc postanowiłam ją zapytać o Magdeburg ogólnie, jak tam się czuła, jak wyglądało studiowanie. No i stąd też zaczęła się nasza przygoda, zaczęłyśmy gdzieś tam wymieniać się informacjami na temat wypraw. Potem okazało się, że razem możemy pojechać na wycieczkę do Budapesztu, więc to był taki początek wspólnych przygód. Tak, jeszcze ja dodam, że wczoraj też udało mi się sprawdzić naszą pierwszą konwersację na Facebooku.
No i nasza pierwsza rozmowa miała miejsce 1 stycznia 2011 roku. A jakby 2010 roku się poznałyśmy, bo rozpoczęłyśmy razem studia, więc jakby przez cały pierwszy rok praktycznie, w sumie nie pierwszy rok, no kilka miesięcy w ogóle nie miałyśmy kontaktu, pewnie się miałyśmy znajomych na Facebooku, ale nie rozmawiałyśmy zbytnio ze sobą, no ale potem właśnie dzięki temu Magdeburgowi jakoś te relacje się zacieśniły i w sumie po krótkim czasie, po tej moim powrocie z Magdeburga, ty mnie zapytałaś, jak tam jest, no i pojechałyśmy do Budapesztu. To była chyba z Grouponu wycieczka? Tak, tak, to była wycieczka z Grouponu, jakaś trzydniowa czy czterodniowa, weekendowa. W ogóle wszystko wyglądało idealnie. Do czasu, gdy wsiadłyśmy do autobusu i okazało się, że w marcu, to był 13 czy 14 tak. marca, a Węgry zasypała śnieżyca. Czołgi ubijały śnieg, nie dało się nigdzie przejechać. No i my w tym autobusie spędziłyśmy ile, Ania? Nie wiem, chyba dwie noce? Dwie noce byliśmy w autobusie, bo chyba mieliśmy tam być w piątek rano, no więc jechaliśmy cały czwartku na piątek, całą noc. W piątek rano mieliśmy być i w sumie byliśmy pod Budapesztem, ale zamknęli wszystkie drogi, więc cały jeszcze piątek spędziliśmy w autokarze, potem jeszcze z piątku na sobotę, chyba w sobotę rano byliśmy. Dokładnie, ja pamiętam wtedy człowiek niezaopatrzony, bo mieliśmy przez noc jechać. Ania tylko miała całą reklamówkę jedzenia i chyba cały autobus musiała wyżywić tym, co miała ze sobą. Tak, bo ja, no teraz może aż tak nie ma, ale wcześniej to ja zawsze kupowałam pełne jedzenie na drogę, bo ja się nudziłam, no i musiałam coś robić, czyli jadłam. I na szczęście jakby miałam cały plecak wałówki, więc jakoś mogliśmy jeść. A co jeszcze ważne, żeby podkreślić, że oprócz tej śnieżycy, akurat chyba wtedy też było święto w Budapeszcie, więc wszystkie sklepy były pozamykane. I pamiętasz, na jakiś zajazd taki pojechałyśmy, ale zatrzymaliśmy się, ale to było takie jakby dla tirowców takie miejsce, że takie jedzenie, sam alkohol, więc w sumie nic tam nie kupiliśmy. I potem no, spaliśmy w tym autokarze. Pamiętam, że Adelina spała na podłodze. Tak, bo mi było strasznie niewygodnie, więc musiałam sobie jakoś miejsce znaleźć. A pamiętam po wycieczce też, którą gdzieś odbyłam do Hiszpanii autokarem, wiedziałam, że w przejściu między siedzeniami jest najwygodniej i najbardziej można rozprostować kości, więc ludzie musieli po prostu naokoło mnie przechodzić, żeby dojść do przodu autobusu. A co jeszcze ciekawe, ja jak potem byłam w Stambule na Erasmusie, to akurat poznałam taką dziewczynę z Węgier, Ester, z którą się do tej pory kolegujemy. I ja pamiętam, że mówię, że no, byłam raz w Budapeszcie, no ale niestety to było chyba w 2013 roku i wtedy była straszna śnieżyca i ona mówi, o faktycznie, ja pamiętam, to była tragedia, dużo osób zginęło, że ona nawet kojarzyła ten czas śnieżycy po tych kilku latach i to oczywiście było wtedy, gdy my się tam wybrałyśmy. Tak, a my w tym autobusie siedziałyśmy i usychałyśmy. Tak, ale w sumie potem fajnie i tak to wyszło, ponieważ my no powinniśmy być tam piątek rano w Budapeszcie, no i dwie noce mieliśmy wracać. Ale przez to, że wszystko się o dzień przesunęło, to też nasz hotel się zgodził, aby przyjąć nas jakby dzień później. I też dzień później jakby wyjechaliśmy. Że mieliśmy chyba już wyjechać właśnie kiedy? W sobotę rano? Jakoś tak mieliśmy wyjechać wcześniej. A, i my byliśmy, pamiętasz, w poniedziałek rano. I chyba u ciebie jakaś dziewczyna spała, pamiętasz? Coś takiego. Tak, było chyba, że poznaliśmy tam w autobusie, no, były osoby z tej Polski. Tak. My akurat jechałyśmy się, dosiadłyśmy w Opolu i potem jak wracałyśmy, okazało się, że jakaś dziewczyna musiała gdzieś dojechać do pracy, bo wróciliśmy w poniedziałek rano i ona nie miała przez kilka godzin nad ranem gdzie się podziać, więc Adelina chyba ją zaprosiła do siebie, żeby posiedziała w kuchni, a ty spałaś. No i wtedy ona sobie poczekała chyba na jakiś tam autobus czy pociąg, bo ona gdzieś na wsi mieszkała. No i widać fajnie też Adelina pokazała swoje dobre serce. Ale sam pobyt w Budapeszcie też był fajny. Mi się podobało właśnie to miasto. Ja pamiętam, że nigdy za bardzo nie słyszałam o Budapeszcie, tylko wiadomo Praga, ale mnie bardzo zachwyciło, bo też nie miałam żadnych oczekiwań i jakby byłam zachwycona. A ty jakie miałaś wrażenia po tej wizycie w Budapeszcie? No ja też byłam zachwycona. Budapeszt to było też moje marzenie, gdzie chciałam pojechać. Najfajniejsze było to, że miałyśmy grupę chyba tak pięciu dziewczyn. Mm-hmm. Przyjechaliśmy późno w nocy i jeszcze poszłyśmy na
pierwszą wycieczkę po Budapeszcie i zwiedzałyśmy cały brzeg Dunaju, więc to było niesamowite wydarzenie dla mnie. Tym bardziej, że nasz hotel był położony no, dość daleko od centrum. To chyba gdzieś nad ranem wróciłyśmy. Tak, tak, bo on był chyba fajny i też cenowo ta wycieczka na grudzień była spoko, ale przez to, że właśnie ten hotel był tak dalej, ale no... Dużo chodziłyśmy, wróciłyśmy i widziałyśmy spadającą gwiazdę. Pamiętam wtedy, nie? I było super, super, ale piękne widoki. I no, w Budapeszcie było super. Pamiętam, że trochę, że narzekałyśmy, bo to była taka wycieczka zorganizowana. I z jednej strony podobało nam się, bo pani ta oprowadzająca mówiła ciekawe rzeczy, ale potem już jakby też chciałyśmy się rozdzielić, już miałyśmy inne plany, nie chciałyśmy tak chodzić ze wszystkimi, że w sumie wtedy też tak chyba sobie zrozumiałyśmy, że jednak zorganizowane wycieczki to niekoniecznie w 100% coś dla nas. Tak, dokładnie, tym bardziej chciałyśmy zwiedzić Cytadelę, chciałyśmy zobaczyć różne miejsca, a jednak czas nas ograniczał, musieliśmy podążać za wytycznymi przewodnika, więc to też było dla nas takie męczące, bo na przykład nie chciałyśmy iść do karczmy, to chyba była Czardasz, tak się nazywała. Wolałyśmy coś innego zwiedzić, ale przez to, że to była wycieczka zorganizowana, jednak musiałyśmy w taki sposób spędzić czas. Z tym chyba po tym czasie zrozumiałyśmy, że jednak najlepiej organizować sobie wycieczki same i gdzieś jeździć na własną rękę. Mhm. Tak. I też potem już wróciłyśmy też do Budapesztu razem, ale to już było zorganizowane przez nas. Chyba miałyśmy, jak autobusem przyjechałyśmy z Krakowa chyba, bo to był taki fajny Lux Express, bardzo fajny autobus, jakby lepszy, wyższy standard niż polski bus wtedy, że mieliśmy, każda miała z nas swój telewizorek, była herbata, całą drogę kawa i też takie wygodniejsze były chyba te fotele, więc wtedy też pojechałyśmy razem do Budapesztu, ponieważ Adelina brała udział w jakimś wolontariacie, tak, we Włoszech. Tak, dokładnie. Jechałam wtedy do Włoch na taki obóz młodzieżowy, nazwijmy to tak, odnośnie różnorodności europejskiej. Było to po moim stażu właśnie w punkcie informacji europejskiej, więc to był taki czas, że mogłyśmy razem dojechać do Budapesztu, spędzić trochę czasu, a potem ja dalej wyjechałam na ten obóz. Tak, bo właśnie chyba jakoś pojechałyśmy do Budapesztu, bo ci się udało tanie loty znaleźć z tej miejscowości, znaczy z Budapesztu. Ale to chyba jeszcze ja z tobą byłam, gdy przyjechałeś, był jakiś mecz? Ja z tobą byłam? Nie, to chyba nie. Ja pamiętam, że no nigdy nie przyjechałaś, że jak ja wracałam. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie byłam w Budapeszcie i akurat był mecz piłkarski w Węgry kontra Rumunia. A to są mecze, to my byłyśmy tak, i w metrze krzyczeli, tak, Madziar. I nas wcześniej w ogóle, wysiadłyśmy w ogóle na innym przystanku, bo przez zablokowane miasto nie dało się tam dojechać. I my też wyszłyśmy, nie wiedziałyśmy gdzie, szłyśmy w tunele pod metrem, tam wielkie krzyki, skandują coś, kibice, kibole, a my biegniemy, uciekamy. Moja właśnie ta koleżanka Ester, bo już ją wtedy znałam. Ani uważajcie na siebie, bo zawsze to jest podwyższonego ryzyka mecz. Uważajcie na kibiców, więc jakoś tam przemknęłyśmy, ale nam się udało. I to wtedy to jeszcze też były czasy, że nie było darmowego roamingu, no więc nie mogło się za bardzo internetu tak używać. Tylko tyle, co właśnie w tym autobusie, bo w tym autokarze było Wi-Fi, więc w ostatniej chwili też się pytaliśmy, jak mamy dojść, jak dojechać, ale potem pamiętam, że kupiłyśmy takie też bilety, są fajne. To możecie też wiedzieć, jak kiedyś pojedziecie do Budapesztu, że tam się, jak jesteście studentami oczywiście, że nam się opłaca kupić taki nawet miesięczny bilet studencki, bo nawet jak się jedzie na kilka dni, to się opłaca bardziej niż za każdym razem kupywać nowy bilet. A jakoś tam chyba turystyczne wtedy nie było, jakoś nie kojarzę, że... Ale były droższe nawet, tak, turystyczne. Więc po prostu nam się nawet na kilka dni opłacało kupić bardziej miesięczny studencki, no bo to się taniej wychodziło, pewnie jakoś już tym metrem dojechałyśmy. Chociaż no tam były też race, nie race, krzyki, skandy, ale no, było ciekawie. Już wtedy bez przygód dojechałyśmy. Pogoda była super. Pamiętam, że było bardzo ciepło. I też w sumie tam kilka dni spędziłyśmy. Dużo chodziłyśmy, pamiętam. Fajne restauracje. A ty coś pamiętasz z tego pobytu? Pamiętam, jak mieszkałyśmy w hostelu i Ania nie mogła spać w nocy i na drugi dzień, jak żeśmy zwiedzały trochę Budapeszt, to była taka
zdenerwowana, bo nie mogła spać w nocy. No, ja mam problem ze spaniem w nowych miejscach, a zwłaszcza jak jest jakiś huk, jest głośno, coś krzyki, bo my tak chyba tam najpierw miałyśmy pokój, bo zawsze przeważnie mam pokój wieloosobowy, wynajmujemy w hostelach, tam się zatrzymują, bo jest tanie i też jest dobry internet, zawsze jakaś kuchnia, też można sobie coś ugotować. I my miałyśmy najpierw pokój z trzema, to był trzech, czy z kilkoma Australijczykami, dwie noce, potem nas przenieśli do innego pokoju, no i w tamtym pokoju właśnie też był nowy Australijczyk, taki, no już bardziej spokojni niż tamci, bo tamci byli dosyć imprezowi i nad ranem bardzo krzyczeli o ósmej i wszystkich pobudzili, no ale z nim był taki problem, że on podróżował po Europie i przyjechał akurat z Francji do Budapesztu i okazało się, że przez przypadek się szybko pakował w tej Francji i zabrał jakiś telefon swojemu współlokatorowi z hostelu. A ten telefon zaczął mu dzwonić w środku nocy. I on nie mógł go wyłączyć, bo ten telefon był po francusku, nie mógł po francusku. Wszyscy się pobudzili w tym hostelu. Potem on mi rzucił ten telefon, a ja też nie wiedziałam nic po francusku, więc ja rzucałam do Adeliny, bo Adelina mówi po francusku. I udało nam się wyłączyć. Potem następnej nocy to samo. Tego chłopaka z Australii nie było, bo był na imprezie. I znowu dzwonił ten telefon na środku nocy, ale już z jednego łóżka piętrowego na górze przeskoczyłam na drugie i mu wyłączyłam to, więc no, ciężkie były. Jeszcze pamiętam, Adelina bardzo lubiła chodzić i ciągle mnie ciągała taką zmęczoną, albo zdjęcia mi robiła, jak ja zaspana leżę, ale było fajnie, też dużo pozwiedzałyśmy. No i dalej jesteśmy chyba zakochane w Budapeszcie. Tak, jak najbardziej. Miasto polecam, jeżeli nie byliście jeszcze, to bardzo wam polecam, bo naprawdę Praga oczywiście też jest piękna, ale jest bardzo turystyczna i też droższa niż Budapeszt. Budapeszt jest równie piękny, ale i jest mniej ludzi i też właśnie cenowo można fajnie na tym wypaść. I coś ciekawe, też my w Polsce mamy gulasz po węgiersku, ale takiego dania na Węgrzech nie ma, więc jeżeli będziecie szukać, to uważajcie. Znaczy, to możecie się zdziwić, że czegoś takiego nie ma. Tak, nie jadłyśmy dużo węgierskiego takiego jedzenia. Ja pamiętam, że ja kupowałam pizzę na kawałki. Tak, najmniejsze. Pizza, jeden kawałek, jeden euro. No, więc to nam się opłaca, bo wiadomo, na studencką kieszeń trzeba było uważać bardzo. I tak, spędziłyśmy kilka fajnych dni. Tam potem ja, jak Adelina już wspominała, ja wróciłam do Polski autobusem tym samym, Lux Express, a Adelina pojechała dalej do Włoch. No i z Włoch potem też jakby wróciła do Budapesztu i potem z Budapesztu już jak wracałaś? Chyba autobusem też późnym wieczorem, ale też warto jest nadmienić, że gdy wracałam z Włoch do Budapesztu, zastanawiałam się, gdzie ja znajdę jakiś internet, żeby się z kimkolwiek skomunikować. Więc poszłam, usiadłam na chodniku koło hostelu i korzystałam z internetu. Ludzie naokoło przychodzili, zastanawiali się w ogóle, co ja robię, że siedzę naprzeciwko hostelu, ale mnie to za bardzo nie interesowało, po prostu ważne, że miałam internet i kontakt ze światem. Tak, tak, no to było, pamiętajcie, to było no 7 lat temu, więc też jakby ten dostęp do internetu nie był aż tak popularny, też te ceny, wiadomo, jakby transmisji danych były droższe, no i przeważnie też trzeba było gdzieś pójść, czy do restauracji, czy coś, no i coś kupić większego, żeby no, dostać ten dostęp do internetu, a tak to na studencką kieszeń zawsze trzeba sobie to wszystko zorganizować. No i, a jeszcze co warto nadmienić, ja wam w jednym z ostatnich odcinków opowiadałam o pesto, z którym weszłam na imprezę, więc to było właśnie z Adeliną. To my razem byłyśmy wtedy w Budapeszcie i z tym pesto poszłyśmy do klubu. Było ciekawie. Tak, bardzo fajnie. Fajnie, bardzo fajnie, ale w sumie nigdy nie wybrałyśmy się na te termy, bo tak słyną, Budapeszt słynie w ogóle, Węgry z term. Ale chyba byłyśmy zdjęcia zrobić. Tak, tylko zdjęcia, więc, ale nie wiem, czy chyba my strój, czy nie, ty pewnie miałaś strój, bo jak to Włoch, to miałaś chyba strój, nie? Ale ja nie miałam strój, nie wiem, jakoś się poszło, więc chyba musimy wrócić i tam pójść, skorzystać z tego, z tej fajnej atrakcji, bo tego jeszcze jakby nie doświadczyłyśmy. Tak, i Węgry to były chyba takim pierwszą naszą wspólną podróżą. Potem co? Potem możemy powiedzieć troszkę o Stambule, ponieważ byliśmy tam też dwa razy razem. Na początku, jak ja już wcześniej wspominałam, byłam tam na Erasmusie i Adelina przyjechała pod koniec mojego pobytu na ostatnie kilka dni, przyleciała do mnie, a potem razem wracałyśmy i też mi pomagała trochę wywieźć moich rzeczy, bo dosyć mi się ich nazbierało, no i też fajnie, bo mogłyśmy razem spędzić czas. Ja też miałam takie fajne, wynajmowałam mieszkanie.
Znaczy pokój, ale mieliśmy też taki dodatkowy jeden pokój, w którym też Adelina mogła spać. Ja sobie jeździłam na moje praktyki w biurze międzynarodowym, a Adelina sama zwiedzała, a potem wieczory spędzaliśmy razem. I tutaj pytanie do ciebie, Adelina, co pamiętasz z tego naszego pierwszego wyjazdu do Stambułu? Co najbardziej ci utknęło jakby w pamięć? Dla mnie Ania zawsze ciągnęło na takie kierunki egzotyczne, mogłabym powiedzieć. Ja na Erasmusa pojechałam do Niemiec, potem do Francji, Ania do Turcji. Dla mnie to był szok, jak wylądowałam w Stambule. Chciałam się dowiedzieć, gdzie ja mam iść ze swoją wizą i z paszportem, i nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, bo wszyscy mówili po turecku. Byłam w szoku, że Ania potrafi się komunikować w ogóle z miejscowymi ludźmi. No ja pamiętam, jak byłyśmy zobaczyć Galata. Tam, no, Galata, wieżę Galata. Wieżę Galata i razem jadłyśmy tureckie jedzenie. Które to było? Lahmacun, nie? Cikofte. Cikofte, a ci nie zasmakowało, nie? Tak, cikofte jadłyśmy, ale potem już się przyzwyczaiłam do tego. No, to jest właśnie, jakby to wam powiedzieć, to jest danie wegańskie, ponieważ kiedyś też ponoć robiono je z mięsa surowego, ludzie się truli i no zakazali, więc to jest chyba mieszanina takiej kaszy i różnych przypraw. To się podaje, zawija w sałatę, wyciska się troszkę kropli soku z cytryny i do tego jest taki słodziutki syrop granatu. I tak się to je. Właśnie, jeżeli chodzi o sok z granata, to miałyśmy bardzo śmieszną sytuację, ponieważ chodziłyśmy wokół tej Galaty Tower, to było chyba tam, i zobaczyłyśmy, że jest pan, który wyciska różnego rodzaju soki. No i stwierdziliśmy, że bardzo chcemy napić się soku wyciskanego właśnie z granatu. Poszliśmy do pana, on miał jakieś tam ceny, no i że nie wiem, tam był chyba sok z wyciskanych pomarańczy, lirę 50, to było 3 złote wtedy akurat. No i te były tam ceny, no to my wzięłyśmy sobie sok z granatu. Chciałyśmy duży, mały, ale pan chyba nam powiedział te 15 lir, czyli to 30 zł. My w takim szoku, on nam daje i on mówi, że mamy płacić. Jakoś tak było, że my nie chciałyśmy wziąć, ale on już nam to dał. No i potem jeszcze jakaś para podeszła też chyba obcokrajowców. Tak. I oni wzięli to bez żadnego szemrania, bez żadnego narzekania, że to takie drogie i nam się aż głupio zrobiło. No więc w sumie wzięłyśmy ten malutki, dobrze, chociaż my wzięliśmy malutki. Ten sok za 15 lir, 30 zł. No i wzięłyśmy, wypiłyśmy go, był dobry, ale stwierdziłyśmy, że to był najdroższy sok z granatu, jaki udało nam się wypić. I to też było jeszcze wtedy tak, że ja też nie chciałam się kłócić, nie wiedziałam, jak to za bardzo powiedzieć. No i ta para zagranicznych turystów, nie wiem, czy oni byli z Niemiec, czy skądś, czy właśnie z Niderlandów. I no dla nich to była cena normalna. No a my, po prostu ten pan tak zrobił chyba, że powiedzmy pomarańcze była 1,5 tej tureckiej lili, a tam było napisane, że 15, tylko czy takim malutkim druczkiem, czy w ogóle ten przecinek był inaczej, że jakby nie zwróciliśmy w ogóle na to uwagi, no ale już wypiłyśmy na spółę ten sok i no jak mówiłam, że to był najdroższy sok z granatu, jaki nam udało się. A trzeba nadmienić, że to była jednak nasza studencka kiedyś. Tak, tak, że ja wtedy, ja wtedy miałam tylko stypendium z Erasmusa i jakoś tak starałam się z tego żyć i nie brać pieniędzy od rodziców. Jeszcze też dorabiałam sobie jako niania polskiej rodziny, też sami na weekendy. Więc no, to było dla nas bardzo istotne. Na szczęście znałyśmy knajpy z tym tanim jedzeniem, na przykład Cikofte. Też chyba lahmacun jadłoś wtedy pierwszy raz, nie wiem, czy smakowało. Tak, bardzo dobre. I to nie jest to samo lahmacun, co w Polsce. Tak, w Polsce to jest tragedia, bo chyba ja się naciałam na to, że jak pierwsze co wróciłam z Turcji i byłam chyba we Wrocławiu, i poszłam do takiego kebabu w centrum handlowym i zobaczyłam lahmacun. Mówię, o cudownie, moje ulubione danie. I już mi się pojawiła czerwona lampka, jak pan się mnie zapytał, jak chcę do tego sosu. A w Turcji to jest taki placyk jakby, mięso, pietruszka, sok z cytryny i koniec. Nie ma tam żadnych sosów. No ale no, ten mój lahmacun to był taki, nie wiem, jakby to był taki ala kebab, takie wielkie kawałki mięsa z sosami, więc no nie było za dobre. I jak wy nie byliście w Turcji, to możecie nie bardzo kojarzyć to danie, ale polecamy, polecamy. A jeszcze może pamiętasz jakieś inne danie? Ty chyba pamiętasz Iskender? Taki kebab jakby z frytkami w środku i serem. Nie, to nie Iskender. Iskender to był takie mięso na chlebie, a pod spodem była taka śmietana. Nie wiem, czy jadłaś to? Nie jadłam. A to, o czym mówisz, to jest właśnie, to jest taka, to jest kebab, też był właśnie z frytkami w takiej tortilli i to zawsze chodziliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, do Bambi.
Tak, knajpka. Tak. I ona była spoko, była tania, ale niestety tam nie było internetu. To ale śniadania też były. Tak, fajne. Właśnie, tureckie te śniadania są super. Bo to są takie wielkie stoły, które się uginają pod produktami. Sery różnego rodzaju, i białe, i żółte. Oliwki, dżemy, jajka smażone takie. Więc super, super. Sucuk, taka kiełbasa smażona. No ja teraz już nie wiem, ale super wtedy były te śniadania takie na bogato. I tak, ta Turcja była fajna. Co tam jeszcze ciekawego? Na pewno też warto jest opowiedzenia nasza przygoda na plaży, ponieważ było ciepło, więc postanowiliśmy, że trzeba przecież pojechać na plażę. I ja znalazłam jakąś plażę, która była aż godzinę od centrum. To chyba jeszcze była niedziela. I sklepy były pozamykane, tylko obok mnie był taki sklep ala taka, powiedzmy, mała Biedronka. Tylko, że tam nie było kremu przeciwsłonecznego. No i myślałam, a jakoś, no chyba nie jest tak gorąco. No i pojechałyśmy na tą plażę z kolegą naszym z Iraku i okazało się, że plaża jest płatna. Dosyć droga. Było tam brudne. Ja pamiętam śmieci na plaży. Piasek też taki średni. Bardzo rozczarowujące. Mhm. No ale w sumie no to Stambuł. No ale i tak się cieszyłyśmy, nie? Poszliśmy na plażę. Pamiętam, że wtedy ten nasz kolega z Iraku, on był pierwszy raz w ogóle na plaży. Wszedł z nami troszkę do wody, ale stwierdził, że jest zimno. Dla nas oczywiście było gorąco, ale dla niego to może on jest przyzwyczajony do temperatur w Iraku. Wtedy powiedzmy 40 stopniowych, a tam było, nie wiem, 28? Nie wiem, nie było aż tak chyba. Właśnie nie było gorąco. Nie było słońca, nie? W wniosku, że nawet bez kremu damy radę, bo nie jest wcale aż tak gorąco. Tak. I tak jakby no, słońce aż tak nie smażyło, bo było tak jakby za chmurą, było pochmurno, ale ciepło. No my się kąpałyśmy, chodziłyśmy. A też taka śmieszna sytuacja, nie wiem, czy Adolina pamięta, było tak, że właśnie ja zostałam na leżaku, znaczy na naszych kocach z kolegą, a Adelina poszła się kąpać. No i potem tak siedzimy, ten mój kolega mówi, Ania, ale nie ma Adeliny. Mówi, nie, no pewnie sobie chodzi, napływa. Ale Ania, serio, nie ma, jak ona się utopiła. I on już tak nakręcił, że ja też się zaczęłam stresować. I on mówi, że ja po nim idę, ale on nie umiał pływać. No i ja mówię, dobra, to ja pójdę. I jak już miałam wstawać, to Adelina przyszła. Okazało się, że poszła po prostu na spacer chyba. Nie, ja pływałam sobie, tylko wzięłam sobie za cel, że dopłynę do kolejnej strony jakby plaży, bo było to takie jakby taki cypelek, coś z tego cypelka, ale doszło do wniosku, że sobie dopłynę do tamtego miejsca, a że nie chciałam po prostu jakoś pływać, nie wiadomo jak zawodowo, tym bardziej, że nie umiem pływać zawodowo. Po prostu spokojnie sobie płynęłam, potem sobie spokojnie zawróciłam. Fakt, że zajęło mi to dość długo czasu. No bo ponad pół godziny. Tak, ale no ja nie widziałam w ogóle, żeby to było jakieś zatrważające, że mnie tyle czasu może nie być. Po prostu spędzałam fajnie czas pływając sobie. No, może też, on był chyba pierwszy raz na tej plaży nad morzem, to też się wystraszył. Ale on mnie też zaczął stresować, bo ja się nie przejmowałam. Mówię, no a ty nie pływa, czy sobie poszła, no wróci, nie? Że jakby to nie jest jej pierwszy raz za granicą i się dogada, no jakoś wróci z powrotem. Ale no, udało nam się spotkać. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i też po prostu, no ciekawie było na tej plaży, ponieważ nie było dużo osób wtedy. Jednak chyba było więcej osób płci męskiej. I pamiętam, że póki Tachę był z nami, no to było spoko. Ale jak już tylko się oddaliłyśmy, same na przykład weszliśmy do wody, to już obok nas ktoś pływał, jakiś mężczyzna, coś do nas mówili, że potem się, pamiętam, że rozmawiałyśmy, się zagadałyśmy i nagle zauważyliśmy, że jesteśmy obkrążone, jesteśmy przez różnych mężczyzn z Turcji. Więc szybko popłynęłyśmy, usłyszeliśmy jakiś Rosjan do nich, podpłynęłyśmy. Ty pamiętasz chyba? Sobie zdjęcie z nim zrobiłaś, pamiętasz? Tak, bo robili sobie zdjęcia w wodzie i doszłam do wniosku, czemu by nie zrobić takiego kawału trochę i podpłynęłam od tyłu i zrobiłam jakąś głupią minę do tego zdjęcia. Potem oni oglądali to zdjęcie i się odwracali, patrzyli się, tak, kto to w ogóle jest na tym zdjęciu. Ja tam, wiecie, jakieś ręce do góry podniesione, więc to było też ciekawe. I też jak żeśmy poszły zrobić sobie zdjęcie i właśnie Taher nam robił zdjęcie, jak się pluskamy w wodzie, jedna drugą pluska, to też właśnie naokoło faceci się pojawili i też nie wiem, czy chcieli z nami się pluskać, czy myśleli, że to jest jakaś zabawa, a my po prostu zdjęcie chciałyśmy zapozować. Tak. No ale dobrze, że właśnie na Taher było, ale śmiesznie było. No, Adelina pewnie była mistrzem takiego drugiego planu, ale było fajnie, ciepła też woda. No ale potem wróciłyśmy wieczorem chyba z Taherem, już potem same dojechałyśmy do mieszkania. To była niedziela, więc ja w poniedziałek poszłam normalnie do pracy. No i Adelina mi wysyła zdjęcie, że Ania,
ja chyba mam udar. I oparzenia nie wiem którego stopnia. Tak, bo to trzeba nadmienić, że Adelina ma dosyć jasną skórę. I delikatną, nie? Tak. I ona była taka czerwona jak rak. Ja mówię, o nie. Ale jak popatrzyłam na swoje nogi, ja na szczęście nałożyłam taką długą sukienkę do ziemi, a ja miałam też całe czerwone, krwiste nogi. Ale tylko na nogach, bo ty chyba miałeś i właśnie dekolt i to najgorzej pierwsze. Najgorzej było czoło i mój nos, z którego potem skóra schodziła i chyba miałam nawet takie ropne obrzęki. No nie, to było naprawdę... No już potem chyba miałyśmy lekcję, że nawet jak jest słabe słońce, to jednak to jest turcja, w Polsce pewnie też tak było, bo to jest słońce, to jest lato, więc no, już tego błędu nie popełniamy, ale wtedy jakby nasza skóra to odczuła i pamiętam, że też wybrałyśmy się do drogerii. No ja starałam się pani wytłumaczyć po turecku, że chcemy na słońce, coś tam, ale pani zrozumiała, że my chcemy taki krem do opalania. A ja mówię, że nie. I podniosłam sukienkę i pokazała mi moje nogi. I pani się przeraziła i o matko! I od razu nam dała jakiś krem chłodzący, który chyba cały zużyłyśmy, bo po prostu od stóp do głów trzeba było się nim smarować, czy poprzez te oparzenia, ale wszystko dobrze się skończyło i potem bezpiecznie wróciłyśmy rano do Monachium. Ale co jeszcze ciekawe, możemy powiedzieć, że wtedy był Ramadan. O tak. Wtedy był Ramadan, czyli dla osób, które nie wiedzą, to jest święty miesiąc dla muzułmanów, w którym oni poszczą, że od świtu do zmierzchu nic nie jedzą, nic nie piją. I tylko w nocy mogą jeść. I to akurat był Ramadan, a ja oczywiście już na lotnisku czekałyśmy, ale no wiadomo, że też my wcześniej tam byliśmy kilka godzin, bo mieliśmy bardzo wcześnie rano lot, no i trzeba było coś zjeść. No to ja oczywiście wałówkę miałam i między innymi też pyszny deser. Sütlacz, to jest taki pudding na zimno, podawany to jest ryż na mleku i jeszcze taki zapiekany na górze. No bardzo pyszny. No ja nam kupiłam takie przekąski, no i pamiętam, że my sobie siedzimy, jemy, a akurat siedziałyśmy z dużą ilością kobiet, właśnie nie Turczynkami, to one były chyba Arabki, nie wiem z jakiego kraju one były. I one siedziały, no i my sobie siedzimy i tak jemy, ja tak mówię, ale no, chyba wszyscy się na nas patrzą. I się okazało, że chyba wtedy już ten Ramadan, czyli to poszczenie się zaczęło. I ja jak się wystraszyłam, stwierdziłam, o nie jem. Ale te pani w sumie były bardzo miłe, się uśmiechnęły i tak pokazały, że jedźcie sobie na spokojnie. Chyba nawet ich zapytałaś, czy tak. Im to nie przeszkadza. Tak, nie przeszkadzało. A potem jeszcze było tak, że ty mi taką fajną, piękną fryzurę zrobiłaś. Tak. Takiego... Czekałyśmy na ten sam. Tak, no bo trzeba było coś robić. Ja miałam wtedy takie rude włosy i ty mi zrobiłaś takiego wywijanego, takiego warkocza, ale on był tak jakby na zewnątrz wywijany. Tak, taki w kształcie zygzaka. Tak. I jak Adelina mi zrobiła tą fryzurę, to te panie nas przyszły, chciały robić zdjęcia. Pytały się, czy Adelina jest moją fryzjerką. I tak dalej, że naprawdę furorę zrobiłyśmy wśród tych pani, ale było ciekawie, bo też nam czas szybciej minął i też było bardzo miłe. W sumie nie wiem skąd, czy z Arabii Saudyjskiej były, nie wiem, już nie pamiętam, bo one chyba też w turecki mówiły, że jakoś tam łamaną angielszczyzną próbowałyśmy się dogadać. No i potem już wróciłyśmy rano samolotem do Monachium, tam mutator nas czekał i wróciłyśmy autem do Polski. Więc tak ten pierwszy nasz pobyt w Stambule się skończył. A drugi raz to było, gdy ja pojechałam na odwiedziny i ty dojechałaś potem. I możesz opowiedzieć, jak prawie ci uciekł samolot. Tak, dokładnie. To była bardzo szalona podróż, mogłabym powiedzieć, bo wyleciałam w piątek po pracy, a w poniedziałek rano już byłam z powrotem w pracy we Wrocławiu. Weekend w Istambule, powiedzmy. Nawet nie 48 godzin, no ale wiecie, po pracy wzięłam jeszcze wtedy polskiego busa do Berlin-Schönefeld. No i jechałam. No i samolot miałam około północ 10, coś takiego. A mój autobus był opóźniony i godzina 23, jakoś 40, 30, coś takiego. I lecę jeszcze na ten dworzec, z dworca na lotnisko. Pamiętam, że myślałam, że płuca mi odpadną od tego biegu i doleciałam i pani tak na mnie zobaczyła i powiedziała, że jestem w ostatniej chwili, bo już miała zamykać całkowicie okienko i mieli już no po prostu iść do domu, bo to już był ostatni lot, więc na styk, naprawdę na styk stążyłam na ten samolot i byłam tam w
Turcji o 5 rano. Jakoś dojechałam, jeszcze zdążyłam zrobić zdjęcia wschodzącego słońca. I Ania chyba po mnie wyszła. Bo ty chyba jakiś wziąłaś autobus nocny i mi puściłaś sygnał, bo też wiadomo, ceny były drogie, internetu nie było, więc po prostu puściłam sygnał, a ja się ubrałam i jakby wynajęłam taki mikroapartament. I wyszłam po Adelinę i już przyszliśmy razem, ten tak szalony weekend też spędziłyśmy i też mamy z tego fajną pamiątkę, ponieważ udało nam się pójść w takie miejsce, na dach, gdzie jest widok na cały Stambuł, mamy piękne właśnie zdjęcia. To się nazywa Bujek Wali Dahan. Tak, Bujek Wali Dahan. Ale z tego, co już słyszałam, to miejsce już jest zamknięte. Już nie można tam chodzić, ale nie wiem, czy to prawda. Ale tak słyszałam od kogoś. Ale zdjęcia naprawdę były piękne i wtedy to był już jakiś, to chyba był marzec, był to jakoś tak, że nie było aż tak gorąco, ale też w miarę było fajnie. Ja byłam dłużej, ponieważ miałam sobie urlop pracy, ja chyba byłam z tydzień, no a potem już Adelina dojechała i potem chyba wracałyśmy do Berlina, nie? Tak. Potem do Berlina i z Berlina znowu polskim busem. A też nie wiedziałyśmy, czy zdążymy, pamiętasz? Bo mieliśmy chyba 10, bałyśmy się, że nasz samolot będzie opóźniony, bo mieliśmy chyba 10 minut, żeby powiedz na tego Flixbusa już chyba, czy polskiego busa, a jeszcze ja musiałam odebrać bagaż. Ale na szczęście pamiętam, że poznałyśmy w samolocie takiego chłopaka, z którego ja siedziałam i on był taki dosyć odważny i pamiętam, że biegł z nami, wepchnęliśmy się piersi do kolejki, szybko wzięliśmy moją torbę i udało nam się zdążyć. Jeszcze chyba nie wiem, czy ten polski bus się nie spóźnił trochę. Może lekko, ale no, udało nam się wrócić. Coś jeszcze wtedy pamiętasz oprócz tego naszego pięknego widoku? Co robiliśmy ciekawego? Chyba już tak aż nie było dużo. To było bardzo takie szybkie, czas. Intensywnie, tak. No. Tak. No i jeżeli chodzi o Istanbul, to myślę, że to tyle. Potem też Adelina pojechała raz sama i odwiedziła też naszą koleżankę Asię, może nas słucha, to pozdrawiamy. Z naszych studiów właśnie w Opolu. Asia tam była na Erasmusie, ale nie w samym Stambule, tylko pod Stambuł. Jak się nazywa to miejsce? Pamiętasz? Izmit. Że nie Izmir, bo Izmir to dużo miasto, Izmit. W Izmicie była, więc po prostu Adelina też tam pojechała i spędziła kilka dni. Coś ciekawego robiliście. A, i chyba wtedy gozlemy jadłaś. Czyli to taki ala naleśnik ze szpinakiem, o którym ostatnio rozmawiałyśmy. Tak, to była też jedna z tych szalonych wypraw, gdzie pojechaliśmy na noc autobusem do Çanakkale i potem spędziliśmy cały dzień w Çanakkale i znowu, wiadomo jak to studenci, na noc autobus do Istanbulu i potem w Istambule kolejny dzień i potem samolot do domu, więc żeby zaoszczędzić na hostelach, żeby zaoszczędzić, dla mnie w ogóle odpoczynek nie istniał, po prostu trzeba było zwiedzać, więc nocki w autobusie, a potem zwiedzanie. No więc tak, w Istambule byłaś jeszcze potem, trzy razy, więc też dosyć fajna liczba. Tak jak wspominałam, to jest koniec części numer 1. Nasza rozmowa się troszkę przedłużyła, więc jakby nie chcę, aby odcinek trwał ponad 1,5 godziny, więc dzisiaj pierwsza część, omawialiśmy Budapeszt i Istanbul. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a za tydzień zapraszamy na część numer 2, w której rozmawiamy o Azerbejdżanie, Gruzji oraz Francji. Do zobaczenia! Pa!